Siemano, witam wszystkich jako kapturnik Bąkol w śniadaniowym vlogu numer 3. Kolejny dzień, kolejny poranek. Mam nadzieję, że ten przynajmniej był dosyć spoko dla Was, że wstaliście troszkę wcześniej niż planowaliście. Mogliście na przykład dzięki temu wypić sobie jakąś fajną herbatę czy kawkę i zjeść fajne, pożywne śniadanie. Ja generalnie nagrywam ten vlog dzień wcześniej wieczorem, aby był on już gotowy na 5-6 rano. Także mam nadzieję, że to docenicie. Fajnie, że w ogóle komentujecie i lajkujecie. I traktuję to jako taką swoistą pogadankę offline. To znaczy ja nagrywam materiał, potem go renderuję, wrzucam, oczywiście obrabiam. Wy go otrzymujecie w wersji oczywiście dostępnej przez przeglądarkę i wtedy komentujecie. I w ten sposób możemy sobie pogadać. No. Jakby ktoś chciał pogadać na żywo, na live, to oczywiście oprócz takiego spotkania face to face, to zapraszam Was na Twitch TV / Bąkol. Codziennie wieczorami są live'y i wtedy możemy grać, jeżeli w ogóle kogoś nie interesują gry, nie? Czyli na przykład jakieś granie gierki typu tam Call of Duty, Counter Strike, H1Z1, czy w ogóle inne wszystkie gry, to przynajmniej może wpaść na czat i tam sobie pogadać ze mną czy z innymi osobnikami, bo wtedy jest całkiem spoko. Tam są moi widzowie i na pewno zagadacie na jakiś temat. A teraz przechodzimy do tematu typu, czy jesteśmy nietolerancyjni? I wiecie co? Tak, jesteśmy. I całe szczęście w sumie, że jesteśmy nietolerancyjni jako naród. Polacy są strasznymi rasistami, ale ja tego nie mówię oczywiście teraz tak, że się tym szczycę, że o, jak super, że nienawidzimy innych kultur ani innych religii. I wiecie co? Z tym jest problem, bo przyjeżdżają do nas do kraju inne nacje, inne kultury, ludzie z innych krajów. Czemu ja popełniam tyle błędów? Nie wiem. Ale generalnie problemem jest to, że na przykład mniejszość w naszym kraju ma większe prawa i to jest problem. Będziemy oczywiście obgadywać dzisiaj wiele, wiele sfer. Na przykład możemy pogadać o homoseksualistach, tak? Pod tym względem, jeżeli ktoś mnie pyta, jestem nietolerancyjny. Nie lubię, jeżeli facet z facetem idzie i trzymają się za rękę i w ogóle myślą o tym, aby adoptować dzieci, bo troszkę mnie to, nie wiem, to już pomijam kwestie jakieś religijne, czy... No nie wiem, generalnie jakieś takie, kurde, kulturowe sprawy zakorzenione głęboko. Dla mnie to jest nienaturalne i tego nie lubię i generalnie zawsze będę w ten... Ja nie mówię takiego słowa jak hejtowanie, bo według mnie hejtowanie to jest strasznie takie gimnazjalne słownictwo i strasznie internetowe w ogóle słownictwo typu ja cię hejtuję. Nie, stary, ja po prostu nienawidzę tego, kiedy ktoś obnosi się swoją homoseksualnością. No to jest słabe, kurde. No to jest w Polsce na szczęście bardzo, bardzo otępione, bo ja generalnie jestem zwolennikiem wartości takich, że facet z kobietą, tak, tworzą normalny związek, biorą tam sobie ślub, robią dzieci i żyją jako rodzina. To jest według mnie spoko. Generalnie przechodząc do tematu już takiego troszkę, taka odskocznia od homoseksualizmu, możemy pogadać o na przykład ludziach innej karnacji skóry, o w ogóle ludziach innego koloru skóry albo innego wyznania i generalnie możemy przejść do, jak to się mówi politycznie poprawnie, afroamerykaninów. Ja będę mówił murzynów, myślę, że nikogo nie obrażę. Słuchajcie, w Polsce na przykład ostatnio dużo bywam w Katowicach, w Krakowie, też czasami w Warszawie czy w Poznaniu i najbardziej zaobserwowałem taką miłość, miłość to za dużo powiedziane, ale takie po prostu zrozumienie w stosunku do innych kultur i innych w ogóle narodowości właśnie w dużych miastach. Tam na przykład czarnoskóry facet jest traktowany jak normalna osoba, jak normalny człowiek, tak jak my. Facet, który po prostu ma białą skórę. I to jest, czasami nawet gościu jest lepiej traktowany, bo można z takim gościem pogadać sobie, na przykład, przepraszam, tu chyba mnie nie widać, w języku angielskim. I ja strasznie to lubię, ja na przykład lubię spotykać osoby innej kultury, którzy mówią w innym języku i wtedy można sobie spoko pogadać, na przykład wypróbować swój język angielski tam, czy niemiecki, czy francuski, hiszpański, czy w jakim tam języku gadacie. I można poznać te osoby. Oczywiście teraz możemy pogadać, no dobra, spoko, nie? Tylko dlaczego te osoby tu przyjeżdżają? A nie wiem, no przyjeżdżają studiować, przyjeżdżają pracować, przyjeżdżają może zakładać tu rodziny, bo jest im lepiej. Ale na przykład możemy się zapytać, dlaczego
przyjeżdżają tutaj Romowie. I ludzie to nie są Cyganie, bo prawdziwych Cyganów już nie ma. Ale dlaczego przyjeżdżają tutaj Romowie, czyli tak zwani Rumuni? I co oni tutaj robią? W sumie nie wyczytałem tego dosyć dobrze w książkach ani w internetach, ale może ktoś bardziej zna ich historię. Chyba im jest łatwiej tutaj żyć, nawet żebrając. Bo ja generalnie kiedyś jadąc do Bułgarii, przejeżdżałem przez Rumunię. Co prawda zatrzymaliśmy tylko z dwa, trzy razy zatrzymaliśmy autokar, aby zatankować. Na stacji w ogóle straszna bieda, tam na każdej stacji benzynowej po 5 psów, które były wygłodzone strasznie. Ludzie to, mimo że to było jakieś centrum miasta, to wyglądali jak najgorsi wieśniacy w Polsce. Poprzyjeżdżali na jakichś rowerach, motorach, w ogóle nie wiadomo z czego mieli te ubrania zrobione. Bloki, praktycznie każdy blok, wiecie blok co to jest? To jest taki duży, jak są blokowiska, tak? No to na przykład u nas to spoko nawet wygląda, nawet jeżeli to jest stare budownictwo. No to za granicą, tam w Rumunii, to jest po prostu coś jakby po bombardowaniu. Jakby na przykład w Czarnobylu wybuchła ta cała tam... ten reaktor wybuchł w tym Czarnobylu, to wyobraźcie sobie potem ten blok tak wygląda. To oni tam sobie spoko żyją, nie? Bo to jest dla nich taka normalka. No i potem wyjeżdżają pewnie do Polski. Tutaj lubią wkurzać Polaków tym, że po prostu są strasznie, strasznie upierdliwi tym swoim żebraniem. Jeśli im na przykład zaproponujemy w urzędzie pracy, ponieważ ktoś już tak całkiem legalnie tutaj się wprowadzi jakąś pracę, to ja się nie dziwię, że im jest ciężko. Bo na przykład w Polsce my nie lubimy takich osób, tak? Które są cwaniakami, które próbują w jakiś tutaj dziwny, podejrzany sposób... Czemu ja mówię pod ten? Nie widzicie mnie, o. My nie lubimy w Polsce takich osób, które dosyć cwaniaczą, nie? I na przykład też taką sytuacją dosyć niefajną jest islamizacja Europy i na przykład to, że powstają wszędzie meczety. I na całe szczęście w Polsce nie pozwalamy im na to, nie? Polska jest zbyt nietolerancyjna na pewne sprawy i jesteśmy, no nie ma co ukrywać, troszkę konserwatywnym państwem. I pewne takie nowości, ja tutaj nie mówię o religii, tak? Bo teraz może zacząłem inny temat, ale pogadamy właśnie o tych meczetach. To całe szczęście w Polsce, czyli w kraju chrześcijańskim, katolickim, no nie pozwalamy im budować tych meczetów, bo wiecie co? Tam potem są problemy. Nie wiem, czy to jest akurat w tej religii, czy muzułmanie, czy w islamie, tak? Czy muzułmanie, jak na przykład zbudują swoją świątynię, to potem jak na przykład ta świątynia tam postoi 100-200 lat i nawet jeżeli ona popadnie w ruiny, tak? Nie wiem, ktoś ją zbombarduje, przewróci się samoczynnie, czy po prostu, no, z jakichś tam przyczyn ona po prostu się zburzy, to powiem szczerze, dowiedziałem się chyba z programu Cejrowskiego, że takie miejsce jest do wieki, na wieki wieków święte. I jeżeli kiedykolwiek to miejsce, w którym stał na przykład meczet, ktoś spróbuje w jakiś sposób zmienić, nie wiem, ktoś spróbuje wyrównać, zrobić tam parking, studnie, albo próbuje na przykład zrobić park, czy też na przykład plac zabaw dla dzieci. Nie, tego nie można robić, ponieważ to miejsce jest świętym miejscem. Tam był kiedyś meczet, tam była świątynia i muzułmanie z całego świata będą przyjeżdżać i będą protestować. Czemu my to chcemy rozwalić? I na przykład no, jest strasznie takich dużo sytuacji, kiedy to jesteśmy nietolerancyjni. Na przykład, nie wiem, może takie historyczne troszkę, takie urazy psychiczne, typu nie lubimy Niemców, nie lubimy Ruskich. I to jest taka już kwestia, wiecie, no jeżeli ktoś na przykład ma 18 lat, jakiś rosyjski student przyjeżdża tutaj i robi jakąś rozpierduchę, no to on tylko utwierdza nas w tym przekonaniu, tak, że no Ruskich należy nienawidzić. No Niemców to chyba z automatu nie lubimy. Ja generalnie lubię Niemców, bo mówię po niemiecku, a jako osoba, która coś tam rozumie po niemiecku i jestem osobą też ze Śląska, także troszkę tej historii z Niemcami mamy związanej, więc dla mnie to jest wszystko jedno, nie? Tylko kwestia tego, jakim jest człowiekiem, a nie z jakiego kraju, czy jaką religię wyznaje. Trzeba być po prostu dobrym człowiekiem i trzeba być spoko. Trzeba umieć żyć w zgodzie. To jest najważniejsze. Jak żyjemy w zgodzie, to sobie poradzimy, tak? No, ja czekam na wasze komentarze. Co myślicie o tym? Przepraszam was za to, że tak ruszam tą kamerą. Mam nadzieję, że było coś słychać i widać. Bo ja sobie czasami nie zdaję sprawy z tego, co ja tutaj kameruję. No, a w ogóle kamerowałem to na takich polach, które pewnie się nieraz jeszcze pojawią, bo tutaj jest fajnie, jest spokój, jest dosyć łatwo tutaj coś nakręcić, nikt mi tutaj nie przeszkadza. A mikrofon w jakiś sposób doczepiłem do kamery,
doklejając go taśmą zwykłą, przecieroczystą. To możecie zaobserwować na moim Facebooku, na fanpage'u dodałem wczoraj zdjęcie, także zachęcam Was do lajkowania. Trzymajcie się, dajcie w komentarzach swoją opinię na ten temat. Czy jesteście osobiście nietolerancyjni? Czego nie lubicie? To znaczy, jakiego przejawu, nie wiem, agresji wobec Polaków? To znaczy, tutaj mam na myśli takich zachowań, że przyjeżdża taki obcokrajowiec i on uważa, że można mu wszystko, tak? On uważa, że on jest tutaj, kurczę, tą mniejszością i teraz go należy szanować i on może wszystko. On nawet jakby przyszedł i kogoś pobił, to generalnie wychodzi na to, że on to mógł zrobić, bo to by mógł jakoś przedstawić, że to Polak na niego naskoczył, nie? No, takie stereotypy. Także dajcie znać, co Was denerwuje w tej kwestii. Ja czekam na Wasze komentarze. Także po raz kolejny odsyłam Was do opisu. Tam można zalajkować, zrobić sobie refa. Dzięki wielkie, to mi pomaga. Trzymajcie się, do następnego materiału porannego. Cześć.